8-kilometrowa trasa ozdobiona lampkami, bombkami i choinkami nad wodospadem Niagara w dwóch miejscowościach o tej samej nazwie Niagara Falls po stronie amerykańskiej i kanadyjskiej. Zobaczcie, jak to wygląda. To niezwykle kolorowe miejsce. Spore wrażenie robi już sam wodospad. Niektórzy twierdzą, że najbardziej efektownie wygląda, gdy patrzy się na Niagarę od strony kanadyjskiej. Ale i od amerykańskiej strony myślę, że robi spore wrażenie. Niagara podświetlona jest przez cały rok. Każdego wieczoru można oglądać taki spektakl. Ale właśnie w grudniu, kiedy dookoła instalowane są świąteczne dekoracje, idealnie Niagara wkomponowuje się w ten świąteczny klimat. I mimo, że zimą jest tu naprawdę zimno, to wodospad przyciąga wielu turystów. Niagara dzieli Kanadę i USA. Po obu stronach są dwie miejscowości o tej samej nazwie, Niagara Falls. Można przejść z jednej strony na drugą, jest most i przejście graniczne. Miasteczko po kanadyjskiej stronie tętni życiem. Jest tu mnóstwo luksusowych hoteli, kasyna, bary i restauracje. Po stronie amerykańskiej dzieje się zdecydowanie mniej. Ale dziś pokażę Wam 8-kilometrową trasę, wzdłuż której udekorowano budynki, drzewa, trzy lampy. Tylko w jednym parku kolorowymi lampkami owinięto kilkadziesiąt drzew. Turyści te ozdoby podziwiają przede wszystkim jadąc samochodem. Na trasie są korki, bo wszyscy chcą oczywiście zrobić zdjęcia. Są też parkingi i można wyjść na chwilę i zrobić sobie spacer wśród udekorowanych drzew. Wszędzie słychać oczywiście świąteczną muzykę. Od końca listopada do stycznia odbywają się tu w weekendy koncerty czy pokazy sztucznych ogni. Na pewno nad Niagarą można poczuć klimat świąt Bożego Narodzenia. Z całą pewnością nad Niagarą można poczuć świąteczny klimat, ale przyjeżdżając w grudniu nad Niagarę trzeba pamiętać, żeby zabrać ciepłą kurtkę i ocieplane spodnie, bo nad Niagarą jest naprawdę zimno. Wszystkiego dobrego, zdrowych, wesołych świąt, do zobaczenia i usłyszenia, Paweł Żuchowski. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry...